Siema, witajcie w kolejnym odcinku serii boosterowej. Tym razem będzie to test urządzenia marki Jutrai JSX1 opartego o superkondensatory. Zobaczymy sobie, czy będzie w stanie odpalić Forda Transita 2.0 TDDI, w którym akumulator jest troszeczkę rozładowany. Zobaczymy, czy odpali, ale wątpię. Spada do 8V. Więc raczej nie odpali. No to co, trzeba by spróbować, czy Jutrai da sobie radę z dieslem. Jeszcze diesla nie odpalałem nim, nie było takiej potrzeby. Zmienimy sobie urządzenie. Urządzonko jest. Wpinamy przewody. Przewody troszeczkę inne niż w standardowych boosterach. No i co? Trzeba podłączyć superkondensatora. Maska otwarta. Urządzenie mamy na wierzchu. Trzeba by się dostać do punktów zasilających. Z plus. Gdzie by tu minusa jeszcze dać? Może starczy do ucha. Oczywiście musi się wszystko zaplątać. Dobra, podłączone. Ładujemy superkondensatory. Jest 16:48. Myślę, że za jakieś 3-4 minuty to zajmie lekko. W międzyczasie zobaczmy sobie, jak spada napięcie na instalacji, bo to też może być ciekawe. 3,84V. Ciekawe, czy da radę. Jestem naprawdę ciekaw. A temperatura nie jest mała. Zobaczcie sobie, ile pokazało Berlingo. Berlingo akurat już odpalone. Berlingo zaraz jeszcze musi jechać. Muszę jechać drugim autem. Ale najpierw właśnie muszę odpalić Transita. 4 minuty minęły, 96-97%. Widać, napięcie cały czas spada. Teraz będzie 100%. Wtedy naciśniemy przycisk power. W ciągu 10 sekund, tak jak widzicie, od momentu będzie naładowany do pełna. I w ciągu 30 sekund będziemy musieli spróbować odpalić Transita. Przełącznik znajduje się z tej strony, oczywiście po lewej stronie urządzenia. O, najdłużej 1%. O, urządzenie zasygnalizowało nam, że jest gotowe. Naciskamy przycisk. Teraz pikanie przez 10 sekund i w ciągu 30 sekund musimy odpalić, jak będzie. No i niestety nie odpalił. Szkoda. No słuchajcie, musiałem jeszcze raz podejść i tak jak widzicie, drugi raz się ładuje. Spadł do 58%, czy jakoś tak. W każdym razie za pierwszym razem nie odpalił. Zobaczymy, zaczekamy 3 minutki. Naładuje się po raz drugi i spróbujemy odpalić. Może da radę, może nie. Nie wiem, sam jestem ciekawy. Spróbujmy drugi raz. Podłączyłem jeszcze drugi raz urządzenie. Niech naładuje sobie kondensatory i może za drugim razem uda się odpalić. Nie wiem, no kręcić kręcił. Niewystarczająco, żeby odpalić, ale 2-litrowy diesel i no minus chyba 8 czy 10 stopni, no to jednak jest troszeczkę wyczyn dla takiego urządzenka. No ale zobaczymy, może da radę. Czekamy. Jest 99%, zaraz dobije do pełna. Spróbujemy odpalić, chociaż... Thank you.
No i niestety dwie próby nie dało rady. Także niestety superkondensator przegrał w tym pojedynku. I znowu rozładowany do 59%. No to teraz możecie już sami zobaczyć, że niestety Utry JSX1 poddał się w tym przypadku dwa razy. Nie udało mu się uruchomić pojazdu, więc trzeba będzie wracać niestety z Jaberem albo z jakimś innym boosterkiem. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o test Utry JSX1. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!